Dzięki skutecznym działaniom policjantów Wydziału Kryminalnego Sieradzkiej Komendy przejęte zostało prawie 1,5 kg różnych narkotyków. Zatrzymany został sprawca tego przestępczego procederu, którym jest 37-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego. Nielegalne środki sprawca ukrył w beczce, którą zakopał znajdującej się przed domem piaskownicy. Natomiast pozostałe środki przechowywał on w garażu na terenie posesji. Na tropy 37-latka wpadli policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej i już od pewnego czasu podejrzewali, że mężczyzna ten może zajmować się nielegalnym biznesem narkotykowym. Policjanci ustalili, że prawdopodobnie mężczyzna przechowuje na terenie posesji znaczne ilości narkotyków. I 15 marca w godzinach popołudniowych policjanci przy udziale psa do wykrywania narkotyków przeszukali posesję typowanego 37-latka. Na podstawie posiadanych informacji ustaleń oraz wskazania policyjnego psa, policjanci sprawdzili znajdującą się właśnie przed domem piaskownicę. Okazało się, że w piasku zakopana była beczka, w której ukryta była marihuana. Następnie policjanci przeszukali również garaż, gdzie już po wejściu wyczuwalny był silny zapach marihuany. W garażu znaleźli plastikowe pojemniki oraz torebki foliowe z różnymi środkami odurzającymi, a także akcesoria i sprzęt, który służył do dalszej dystrybucji tych nielegalnych środków. Na miejscu działania policjantów wspierał pies służbowy do wykrywania narkotyków wraz z przewodnikiem. Pies ten jest świeżo po specjalistycznym szkoleniu i był to jego pierwszy dzień służby, który okazał się dla niego ogromnym sukcesem, ponieważ jego nos okazał się bezbłędny. 37-letni mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał on prokuratorski zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków i na wniosek prokuratora rejonowego w Sieradzu sąd zastosował wobec podejrzanego 37-latka 3-miesięczny areszt. Za to przestępstwo grozi do 10 lat pozbawienia wolności.